Potrzeba było kilku odważnych, żeby stworzyć komitet założycielski pamięci górników pomordowanych w kopalni Wujek. No i wtedy pamiętam, że w tym komitecie, w pierwszym komitecie założycielskim byłem ja, Kazimierz Świtoń i Bazylii Tyszkiewicz. I myśmy reprezentowali resztę przed władzą. I pamiętam wtedy cała korespondencja z Urzędem Wojewódzkim, bo myśmy wystąpili o lokalizację. Budowy pomnika i tak dalej, to cała korespondencja szła do mnie, bo władza komunistyczna nie chciała mieć nic wspólnego z Kazimierzem Świtoniem, więc cała korespondencja została przekazywana mnie. Pamiętam te pisma, że już jest jakaś tablica, że na razie nie ma zgody na pomnik, także, ale w pierwszym komitecie założycielskim, właśnie tak trójka, czyli Tyszkiewicz, Świtoń i ja byliśmy reprezentantami całego środowiska. Wtedy mecenas kurcy już świętej pamięci przygotował statut dla tego stowarzyszenia, także robiliśmy różne działania, bo doszliśmy, dochodziliśmy do wniosku, że trzeba w jakiś sposób upamiętnić te wydarzenia i tych ludzi, którzy zginęli w tamtym okresie stanu wojennego i, i, i to zaczęliśmy robić.